Czy istnieje jedna sprawdzona metoda, dzięki której każdy z nas może oszczędzać? I wcale nie chodzi tutaj o prowadzenie budżetu domowego. Istnieje i za chwilę wytłumaczę Ci, na czym ta metoda polega. Mało tego, pokażę Wam to wszystko na moim własnym przykładzie. Kiedyś, podobnie jak wiele osób, myślałam, że żeby oszczędzać, to trzeba albo bardzo dużo zarabiać, albo być na przykład na jakiejś, wiecie, uprzywilejowanej pozycji, dostać mieszkanie po babci, dzięki czemu nie mamy kredytu hipotecznego, mieć bogatych rodziców albo jakieś bardzo duże wpływy i znajomości. Przez bardzo długi czas szukam masy różnych wymówek, żeby tylko nie oszczędzać. I gdybyście się mnie kiedyś zapytali, dlaczego tego nie robię, to gwarantuję Wam, że na poczekaniu wymyśliłabym po prostu całą listę rzeczy, dlaczego ja nie mogę tego robić. Więc jak sami widzicie, ja zawsze miałam jakąś wymówkę. Niezależnie od tego, o co chodziło, i ja zawsze mogłam znaleźć taką kontrę, żeby powiedzieć nie, w moim przypadku to w ogóle nie zadziała. Oczywiście to też wynika z tego, że ja dorastałam w takim, wiecie, mało sprzyjającym otoczeniu. U mnie w domu o oszczędzaniu w ogóle nie było jakiejkolwiek mowy. Nie znałam tak naprawdę, wiecie, tak sobie próbowałam, nagrywając ten film, próbowałam sobie przypomnieć, czy w moim otoczeniu był ktoś, kto oszczędzał, wiecie, regularnie się dorabiał czegoś, z kim można było poruszyć, powiedzmy, taki temat, ale niestety ja takich osób naprawdę w moim otoczeniu nie znalazłam. Za to mogę sobie doskonale przypomnieć moich sąsiadów, ludzi z mojego osiedla, którzy ciągle mówili, że jest drogo, że jest źle, że rządy bandyckie, że podwyżki i tak dalej. Więc wiecie, jak się dorasta w takim otoczeniu, to człowiek niejako tak, wiecie, przesiąka tymi wszystkimi przekonaniami, że no jak ma u mnie być lepiej, skoro u takiej dużej grupy ludzi jest tak źle, no to u mnie będzie dokładnie tak samo. Na szczęście, słuchajcie, można z tego wyjść. Ja jestem tego przykładem i mam nadzieję, że ja będę dla Was taką motywacją do tego, żeby pokazać Wam, że istnieje, słuchajcie, takie światełko w tym, powiedzmy, finansowym tunelu. Gdy zaczynałam moją przygodę z budżetowaniem, zaczęłam przeglądać, analizować wszystkie swoje wydatki. I wtedy też zobaczyłam, że moim budżetem rządzą, i to dosłownie rządzą, właśnie takie małe kwoty, na które kompletnie wcześniej nie zwracałam uwagi. I o ile w budżecie te małe kwoty stanowią jakiś tam niewielki procent, no to jest zupełnie normalne. Natomiast ja jeszcze mam gdzieś i spróbuję, słuchajcie, znaleźć te moje stare pierwsze budżety, na których ja miałam takie wyciągi z konta, na których ja sobie zakreślałam takie małe, niewielkie wydatki. Ja sobie tam ustaliłam wtedy jakąś kwotę, już nie pamiętam jaką, że do tej kwoty będę sobie zaznaczała konkretnym kolorem. I wtedy, słuchajcie, okazało się, że u mnie po prostu takie drobne, drobniutkie wydatki po prostu rządziły moim budżetem. Więc ja się wtedy zaczęłam w tym wszystkim moim wydatkom przyglądać. Mówię tutaj przyglądać, dlatego że to też nie było tak, że ja nagle, słuchajcie, z marszu, z buta zaczęłam te wszystkie wydatki od razu ciąć, po prostu, wiecie, wyrzucać z mojego budżetu. Dlatego że jeżeli jakieś nawyki, jakieś takie zwyczaje zakupowe buduje się przez lata, bo tu mówimy o rzeczach, których ja się uczyłam przez całe lata, to nie da się, słuchajcie, tego wytępić, wyplewić w przeciągu miesiąca czy dwóch. To jest bardzo długi proces, ale już samo to, że ja zaczęłam zwracać uwagę na te wydatki, zaczęłam skupiać się na tych małych wydatkach, czy one faktycznie są mi potrzebne, to był już taki pierwszy krok do tego, że ja zaczynałam trochę mniej wydawać. I tutaj naprawdę przechodzimy do tematu tego filmu, przechodzimy do sedna mojego problemu. Dlatego że ja krok po kroku, z miesiąca na miesiąc, tak naprawdę uczyłam się budżetowania. Coraz bardziej zagłębiałam się w tą sztukę, uczyłam się, gdzie mogę jakieś wydatki uciąć, z których wydatków mogę zrezygnować. Zaczynałam się też przygotowywać do robienia takich, wiecie, fajnych zakupów, czyli ja sobie robiłam już listy zakupów powolutku, na podstawie planu posiłków, spisu tego, co mam w domu. Czyli generalnie byłam na bardzo dobrej drodze. I mimo tego, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że powinnam, wiecie, w moim mniemaniu za chwilę zostać niemalże milionerką, to tak się kompletnie nie działo. I te oszczędności, mimo tego, że ja z miesiąca na miesiąc coraz bardziej uważałam na zakupach, byłam coraz bardziej skrupulatna, coraz więcej czasu poświęcałam na to, żeby analizować swój budżet, analizować wydatki, analizować nasze przychody, w ogóle całą taką strukturę naszych finansów, to nijak nie przekładało się na nasze oszczędności. Ja oczekiwałam, że skoro więcej oszczędzam, to tych oszczędności też powinno być więcej, a tak naprawdę nie działo się nic specjalnego. I dla mnie to było niesamowicie frustrujące, dlatego że ja wkładam w to bardzo dużo siły, bardzo dużo energii, ja bardzo się starałam, żeby
żeby zwiększyć nasze oszczędności, nie tylko dla samego faktu oszczędzania, ale żeby odłożyć na jakąś fajną wycieczkę, odłożyć na jakieś fajne meble, bo to był taki moment, kiedy myśmy się zaczynali meblować, więc no to było, te pieniądze nam generalnie były wtedy bardzo potrzebne. Natomiast mimo tych wszystkich trudów, mimo tego całego mojego, słuchajcie, zajęcia się tymi finansami, tym budżetem, tak naprawdę tych oszczędności przybywało nam w bardzo takim, wiecie, wręcz żółwim tempie. I to właśnie była rzecz, która u mnie powodowała ogromny wręcz spadek motywacji, no bo oszczędzam, odmawiam sobie pewnych rzeczy, szukam cały czas jakichś zamienników, szukam cały czas rozwiązań. Ja byłam cały czas, słuchajcie, tak jakby skupiona na tym budżecie, a to nie przynosiło mi takich efektów, na jakie ja liczyłam, o jakich mówili w tych internetach, na tych YouTubach, że przecież jak zacznę, zlikwiduję te małe wydatki, no to już nagle, słuchajcie, na moim koncie pojawi się masa pieniędzy. I miałam takie momenty, i to wielokrotnie, że miałam ochotę rzucić to całe budżetowanie po prostu w kąt i po raz kolejny powiedzieć, że okej, może u kogoś to zadziała, ale u mnie na pewno nie. I okej, ja też nie oczekiwałam, że ja nagle stanę się milionerką, wiecie, odmawiając sobie kolejnej świeczki czy ramki w sklepie. No ale jednak liczyłam, że jakoś te oszczędności na koncie się będą pojawiały. I tych oszczędności nie było, no a przecież nikt mi tych pieniędzy z konta nie ukradł, nikt mi tych pieniędzy z portfela nie wyciągał, więc no to było dla mnie takie bardzo trudne do w ogóle do ogarnięcia, do zrozumienia, że no jakim w ogóle cudem zrezygnowałam z tylu rzeczy, ograniczyłam tyle wydatków, a na moim koncie dalej, słuchajcie, te oszczędności jak się nie chciały pojawiać, tak się nie pojawiały. Dajcie mi koniecznie znać, czy też mieliście takie rozkminy, że nagle zaczynacie działać, że tutaj w ogóle wszystko powinno chodzić, działać jak w szwajcarskim zegarku, powinniście oszczędzać więcej, a jednak nie dzieje się to, na co oczekiwaliście. Czy mieliście też takie właśnie momenty w swoim budżetowaniu, że mieliście po prostu zerowy totalnie poziom motywacji z jakiegoś właśnie powodu i chcieliście to rzucić? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo wtedy wywiązują się naprawdę świetne, bardzo wartościowe dyskusje. I w tym momencie, słuchajcie, przechodzimy już absolutnie do sedna tego problemu. Jest taka zasada, która nie dość, że sprawdzi się u każdego. Nie ma znaczenia Twój wiek, nie ma znaczenia to, czy jesteś singlem, czy masz na utrzymaniu rodzinę, nie ma absolutnie znaczenia to, ile zarabiasz. Ta zasada nazywa się płać najpierw sobie. Za chwilę, słuchajcie, wytłumaczę Wam w takich możliwie absolutnie najprostszych słowach, co oznacza ta zasada. I wytłumaczę Wam, pokażę Wam na moim przykładzie, dlaczego dopiero wtedy, gdy zaczęłam stosować tą zasadę, nagle okazało się, że bez zmiany jakiegokolwiek elementu w moim życiu, czyli bez zwiększonej wypłaty, bez jakichś tam, nie wiem, drastycznie zmniejszonych wydatków, nagle okazało się, że ja jestem w stanie oszczędzać znacznie więcej. Zasada płać najpierw sobie polega na tym, że gdy na nasze konto wpływa nasz dochód, czy to pensja, czy to dochód z działalności gospodarczej, to w pierwszej kolejności zaspokajamy oczywiście wszystkie nasze podstawowe potrzeby, jak rachunki, jak jedzenie, ale też nie zapominamy o tym, żeby zasilić nasze konto oszczędnościowe. Czyli tak samo jak zasilamy konto banku, płacąc na przykład raty kredytu albo raty hipoteki, zasilamy konto supermarketów, płacąc za nasze zakupy, tak samo zasilamy nasze konto oszczędnościowe. Czyli obrazowo mówiąc, są to pieniądze, które łatwo przyszły, łatwo poszły, ale one nie poszły sobie byle gdzie, tylko one poszły tam, gdzie my im kazaliśmy pójść, czyli właśnie na nasze konto oszczędnościowe, czy na jakiekolwiek inne konto, poza naszym kontem bieżącym, które jest przeznaczone na oszczędności, czy na przykład na jakieś fundusze celowe, bo oczywiście takie konta też mogą spełniać tą funkcję. Mimo tego, że ja o tej metodzie płać najpierw sobie, wiedziałam już dużo wcześniej, dużo o niej czytałam, ta metoda była polecana przez wiele osób, to ja przez bardzo długi czas tej metody nie stosowałam, bo ja się zwyczajnie w świecie tej metody bałam. I już mówię Wam, jak to u mnie wyglądało, z czego to u mnie wynikało. Ja, słuchajcie, bałam się, że jeżeli ja na początku miesiąca przeleję już jakieś pieniądze na konto oszczędnościowe, to na pewno coś się stanie. To oczywiście były też moje takie przekonania, nad którymi ja w późniejszym czasie zaczęłam pracować. Natomiast wtedy ja się po prostu bałam, że na pewno coś wyskoczy, bo przecież te wydatki niespodziewane, nieprzewidziane, one się cały czas pojawiają. Więc jeżeli ja te pieniądze przeleję na konto oszczędnościowe, a wskoczy mi jakiś wydatek, którego, no wiecie, teoretycznie nie zaplanowałam, no to ja będę musiała wyjąć te pieniądze z konta oszczędnościowego, no więc po co w ogóle robić takie cyrki,
Lepiej je zostawić na koncie bieżącym i po prostu to, co zostanie, jak już się miesiąc skończy, ostatni dzień miesiąca, przelać po prostu tą nadwyżkę na konto oszczędnościowe. I ja w taki sposób funkcjonowałam przez bardzo długi okres czasu. I nie powiem Wam dokładnie, ile to było, natomiast to był naprawdę bardzo długi okres czasu. I ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy właśnie kończył się miesiąc. Ja sobie zawsze właśnie wtedy dwa dni przed końcem miesiąca, ostatni dzień miesiąca, siadałam, sprawdzałam właśnie stan naszego konta i wtedy robiłam zawsze przelew na konto oszczędnościowe. I zazwyczaj było tak, że ja coś tam na to konto oszczędnościowe przelałam. Raz były to kwoty większe, raz były to kwoty dużo, dużo mniejsze. Czasami zdarzyło się, że nie przelałam kompletnie nic. Natomiast ja uważałam, że no, wolę mieć te pieniądze na koncie bieżącym na wypadek, gdyby... I jak już coś zostanie, miesiąc się skończy, to ja sobie spokojnie wtedy te pieniądze przeleję na konto oszczędnościowe. Ja wtedy po prostu uważałam, że ja już powinnam się cieszyć, że cokolwiek mi na tym koncie zostało, że cokolwiek mogę przeleć na to konto, więc no nie ma co w ogóle tutaj kręcić dramy i nie ma co robić zamieszania. Wtedy też za każdym razem, gdy wchodziłam na moje konto bieżące, no to widziałam jakoś określoną pulę pieniędzy, myślałam sobie, o, jeszcze mam, wiecie, trochę pieniędzy, to sobie mogę chwilę poszaleć, przecież już jest 20, to tam do 10, jeszcze 10 dni, to już w ogóle super, no tyle pieniędzy mam. I wiecie, tutaj coś wpadło, tam coś wpadło, tu nagle, wiecie, ja mówię o tych świeczkach, dlatego że ja po prostu miałam świeczki i ramki, to był po prostu mój taki, wiecie, odchył od normy. Z ramek się wyleczyłam dokumentnie. W tym momencie w domu nie mam naprawdę żadnej jakiejś takiej stojącej ramki. Mam gdzieś tam ze dwa czy trzy obrazy powieszone, które wiszą w tym samym miejscu od wielu, wielu lat. Natomiast nie mam żadnych ramek. Świeczki, no cóż, lubię po prostu świeczki. Lubię ten klimat świeczek. Teraz już zaczynam za chwilę mój taki sezon tarasowy. Ja bardzo lubię siedzieć wieczorem na tarasie ze świeczką. No więc one mi się dalej przydają. Natomiast ja ich kupuję po prostu, nie wiem, 10 razy mniej niż kupowałam ich kiedyś. Kiedyś miałam te świeczki po prostu powciskane w każdy możliwy kąt, wszystkie duperele, słuchajcie, od kubków po jakieś durnostojki, mi to wszystko wręcz, słuchajcie, przyklejało się do rąk. Ja wchodziłam do sklepu i jakaś po prostu taka, wiecie, niewidzialna ręka, ona mi kazała to wszystko z tych półek ściągać. I mi się zawsze wtedy, wiecie, coś zawsze się przydało, coś zawsze wpadło. I tak, wiecie, wchodziłam, sprawdzałam sobie aplikację banku, spoko, w ogóle jeszcze stan konta się zgadza, więc mogę sobie zaszaleć. I ja się wzbraniałam przed tą metodą tak długo, dlatego że jeżeli przelewasz te pieniądze na początku miesiąca, nadajesz im konkretny cel, że to są moje oszczędności, te pieniądze idą na poduszkę finansową, te pieniądze odkładam na kolejną wycieczkę, to te pieniądze odkładam, nie wiem, na wesele dziecka, komunię syna, cokolwiek, to zostaje Ci już na koncie, na tym koncie bieżącym, no taka pula, która nie jest koniecznie aż tak duża i przyjemna dla oka. I dla mnie osobiście, słuchajcie, to przez bardzo długi czas był taki duży dyskomfort, dlatego że ja przyzwyczajona do tego, że wchodzę na konto i widzę jakąś tam jeszcze fajną, w miarę pokaźną kwotę, nagle widziałam na tym koncie kwotę, która była dużo mniejsza. I ja czułam taki ucisk, taki, wiecie, taki niepokój, że kurczę, no nie zostało mi za dużo. No i to przez długi czas było u mnie właśnie taką trochę piętą achillesową. Mi to naprawdę nie dawało spokoju. Natomiast z miesiąca na miesiąc, kiedy ja powoli widziałam, że ten system zaczyna działać, że ten system zaczyna przynosić korzyści, doszłam w końcu do takiego momentu, kiedy tak jak teraz, wchodzę na konto i widzę, że została mi taka, a nie inna kwota. Wiem, że wszystkie moje oszczędności, wszystkie moje rachunki są już zabezpieczone, bo wszystkie kwoty, niezależnie od tego, czy ja rachunek płacę na początku miesiąca, czy na końcu, ta kwota jest zawsze u mnie zabezpieczona na koncie. Ona nie jest w ogóle brana pod uwagę do pieniędzy, które mi zostały na życie. Więc ja wchodzę na konto i widzę kwotę, która została mi po prostu na takie, wiecie, przysłowiowe życie. I czasami zdarza się, że ta kwota jest taka, no już się robi, powiedzmy, coraz mniejsza, zaczyna się robić coraz ciasnawo. I wtedy ja się zastanawiam, co ja mogę zrobić, jak ja mogę zakombinować, żeby się zmieścić w tym budżecie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ja jakiegoś wydatku nieprzewidzianego nie wcisnę do mojego budżetu. O tym Wam chociażby mówiłam w poprzednim moim filmie, kiedy miałam taki wręcz wysyp w jednym miesiącu, bo ja te różne nieprzewidziane wydatki staram się, jak tylko mogę, wcisnąć do mojego budżetu. I to są, wiecie, takie czasami wyzwania dla samej siebie, że okej, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy ja naprawdę muszę to kupić, czy jednak nie lepiej poczekać z tym do nowego miesiąca.
I gdy ja sobie mówię, że poczekam do kolejnego miesiąca, to jestem prawie pewna, dosłownie, to jest niemalże 100%, i ja wiem, że tej rzeczy po prostu nie kupię. Ja zapomnę o niej i bardzo dobrze, bo gdybym ja ją kupiła, miałabym kolejną duperelę w domu, do niczego mi niepotrzebną i wydałabym tylko bezsensownie pieniądze. Ja się, słuchajcie, po prostu w pewnym momencie zawzięłam. Ja sobie powiedziałam, że no kurczę, dalej tak być nie może, bo albo rzucę to całe budżetowanie po prostu w kąt, w cholerę i uznam, że to jest nie dla mnie, albo dalej będę po prostu szukała jeszcze takiej, wiecie, ostatniej deski ratunku. I gdy z miesiąca na miesiąc okazywało się, że ten system zaczyna działać, ja zaczynałam też stopniowo, wiecie, podnosić sobie poprzeczkę, no bo czym byłoby życie, wiecie, gdyby spocząć na laurach. Więc ja sobie podnosiłam powoli tą poprzeczkę i powoli, powoli podnosiłam tą kwotę, którą przelewałam na początku miesiąca i obserwowałam po prostu, co się dzieje. I gdy po pierwszym, po drugim, po trzecim miesiącu okazywało się, że ja oszczędzam znacznie więcej niż to, co oszczędzałam jeszcze te 3 czy 4 miesiące temu, no to wiecie, dodawałam to takiej ekstra motywacji i próbowałam dalej. I taką metodą prób i błędów po prostu doszłam do kwoty, którą przez bardzo długi czas przelewałam systematycznie na moje różne konto. Ja mam kilka kont oszczędnościowych, w zależności na co zbieram. Przelewałam sobie te pieniądze na konto oszczędnościowe i to była stała kwota miesiąc w miesiąc i praktycznie rzadko kiedy zdarzało się, że ja musiałam coś tam z tej kwoty, wiecie, troszeczkę zabrać, bo mi faktycznie coś naprawdę bardzo ważnego wyskoczyło, że już nie mogłam tego nigdzie upchnąć. Natomiast ja byłam zdziwiona, że nasze dochody się nie zwiększyły. Nie zmieniło się kompletnie nic w naszej sytuacji życiowej, kompletnie nic. Tutaj po prostu tak samo jak było wcześniej, tak samo było teraz. Natomiast okazało się, że nasze oszczędności rosły systematycznie i ta naprawdę, ta kwota, która nam się odkładała na tym koncie, była coraz większa i to naprawdę robiło bardzo duże wrażenie. To był też taki moment, kiedy ja przestałam kupować te wszystkie duperele, tak to nazwijmy, kiedy ja zaczęłam się, słuchajcie, interesować minimalizmem, chociaż do minimalistki jest mi absolutnie daleko, chociaż co niektórzy, jak czasami gdzieś tam na filmach widzicie kawałek mojego domu, to mówię, ale u Ciebie tak w ogóle jest tak bardzo minimalistycznie. Ja po prostu nie lubię sprzątać, więc ja ograniczam wszystkie takie, wiecie, figurki, durnostojki po to, żeby nie trzeba było ścierać tego kurzu. Natomiast ja też lubię, jak jest otoczenie takie schludne, czyste, bez takiego zbędnego chaosu. Niestety nie lubię sprzątać, więc no różnie z tym bywa, no ale jednak im mniejsza liczba tych wszystkich rzeczy, tym jednak łatwiej jest ten porządek utrzymać. To był, słuchajcie, też taki moment u mnie, kiedy ja trafiłam na książkę Marie Kondo, bodajże Sztuka sprzątania. To jest taka bardzo znana książka, ją można bez problemu gdzieś tam e-booka za grosze kupić w internecie. Bardzo Wam ją polecam. I ja wtedy pod wpływem tej książki zrobiłam takie gigantyczne wręcz porządki w moim domu. Mój mąż się bał, że po prostu ja już upadłam na głowę. I te wszystkie worki, takie wiecie, ogromne czarne worki, pełne ubrań, butów, torebek, rzeczy, których ja kompletnie nie potrzebowałam, kompletnie nie używałam, nie nosiłam. Te wszystkie kartony z ramkami, ze świeczkami, z doniczkami, po prostu z masą przeróżnych rzeczy. I dla mnie to był wtedy taki moment, kiedy ja na te rzeczy spojrzałam z zupełnie innej perspektywy. Ja spojrzałam na te rzeczy i zobaczyłam coś, co ja straciłam. To znaczy, co ja mogłam sobie za to kupić, co ja mogłam za to doświadczyć, na jaką wycieczkę mogłam na przykład pojechać, gdybym nie kupiła tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Dlatego też teraz ja się bardzo często zastanawiam, zanim kupię coś, nie dlatego, ile ja na tym zaoszczędzę. Bo często jest tak, że ja nie kupię czegoś, bo ja już mam dla tych pieniędzy zupełnie inny plan. Jak wiecie, u mnie takim numerem jeden są podróże, więc ja zastanawiam się, czy ja naprawdę tej rzeczy potrzebuję, nie dlatego, żeby sobie po raz kolejny, wiecie, zrobić przelew na konto oszczędnościowe, tylko zastanawiam się, co ja mogę mieć, jeżeli ja tego nie kupię. Ja w jakiś sposób fajny dla mnie mogę zagospodarować te pieniądze. I to był, słuchajcie, to był naprawdę taki game changer w mojej głowie, który totalnie zmienił moje podejście do pieniędzy. Ja dlatego też właśnie o tej metodzie płać najpierw sobie mówię tak dużo. Dlatego, że właśnie ta metoda, słuchajcie, nie rodzaje prowadzonych budżetów, nie formy, czy to będzie Excel, czy to będzie tabelka, czy to będzie cokolwiek innego, spowodują, że zaczniesz oszczędzać. Dlatego, że ta metoda sprawdzi się też u osób, które nie prowadzą budżetu domowego. To jest właśnie ten sposób na bardzo efektywne oszczędzanie bez prowadzenia budżetu domowego. Przelewamy
kwotę na konto, którą chcemy zaoszczędzić i żyjemy z tego, co nam zostało. I jeżeli widzisz efekty jakiegoś działania, to nagle okazuje się, że Twoja motywacja po prostu idzie, wystrzela maksymalnie w górę. I ja pamiętam taki przykład jednej z moich czytelniczek, która zaczęła od kwoty, słuchajcie, 100 zł. I dla niej odłożenie kwoty 100 zł to było po prostu maksimum wszystkiego, dlatego że ona przez lata nie odkładała nic. Więc to 100 zł, które dla wielu osób może wydawać się taką kwotą w ogóle, hello, sobie stówką głowę zawracać, dla tej dziewczyny było po prostu powodem do maksymalnej dumy. I słuchajcie, w kolejnym miesiącu to nie było 100 zł, to było 110 zł. Ktoś by też mógł powiedzieć, słuchajcie, po 110 zł. Tylko pamiętajcie, że to, co jest dla Ciebie dużo, dla kogoś może być mało i na odwrót. To, co dla Ciebie jest mało, dla kogoś może być po prostu mega fajną kwotą, więc jeżeli chcemy mówić kwoty dużo, mało, to się porównujmy, ale tylko i wyłącznie z samym sobą. I słuchajcie, trzeci miesiąc to już było 130 zł. I ta kwota szła lawinowo. Ona się zwiększała systematycznie, słuchajcie, o 10 zł, bo to nie muszą być jakieś gigantyczne kroki. To są malutkie kroczki. Tylko zwróćcie uwagę, że po trzech miesiącach to było 130 zł odłożone, gdzie już na koncie było 100, po pierwszym miesiącu było 100, później było 120 i tak dalej. Po kolejnym miesiącu było to 130 zł, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej ta osoba nie odkładała nic. Dlaczego? Dlatego, że czekała, tak jak ja, żeby odłożyć coś na koniec miesiąca, a przychodzi koniec miesiąca, który jak zwykle nas zawsze czymś zaskakiwał. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli ktoś już tutaj dobrnął do końca filmu, to dajcie mi koniecznie znać, czy stosujecie tą metodę, czy znacie tą metodę, a może macie jeszcze jakiś inny sposób, który u Was fantastycznie zadziałał. Koniecznie podzielcie się swoimi komentarzami. Ja tymczasem zabieram się dalej do działania, a Was zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!